Tierniowe wzgórza. 50 plumków i 8 klatek. Plumki standard, ale klatek więcej niż kiedykolwiek. Tu będzie jazda na rakiecie? To znam ten motyw, ale uważaj na siebie. Tego miejsca strzeże biegnący pocisk. Słyszałem, że podobno można go oswoić. Można. Dzięki za wskazówkę. Nie ma za co. Nara. O! Pocisk chce mnie zamordować. Nie dajmy się. Znajdźmy na razie wszystko, co tu jest. To wygląda jak przejście dalej, tylko pytanie, czy to jest do rozwalenia, czy do otworzenia. Ten pocisk mi się też kojarzy z Karmgórkiem KO 2. Tu jest powrót. Coś mi chyba goni. To brzmi jak z horrorów trochę. Zostaw mnie! O, pewnie bym mógł to ujeżdżać teraz. Pytanie, czy tu jest iść dalej, czy tam było iść dalej. Ale dobra, w rajce wrócimy do levelu. Wygląda jakby to było dodatkowe miejsce. Wiem, że się utopię od tego. Pierwsza gwiazdka i 5 lumków jest. Dobra, chodź pocisk. Bo nie przejdę przez te ciernie niestety bez ciebie. A, czyli muszę go zmęczyć tak jak ostatnio. Tylko nie wiem, jak ja to zrobiłem. Czy wystarczy po prostu poczekać, aż się faktycznie zmęczy, czy muszę jakiś manewr konkretny zrobić. Jej! Wciśnij spację, aby przyspieszyć, wciśnij A, aby z niego zsiąść. No i super. Druga klatka, a zarazem 24. Zdobyta. Brawo, wiesz już jak ujeżdżać pocisk. Wciśnij spację, aby przyspieszyć, wciśnij A, aby z niego zsiąść. Po co on mi to teraz mówi? Halo. Nie możesz zsiąść, jeżeli poruszasz się zbyt szybko. Spoko. Ale po co on mi teraz o tym mówił? Skoro chwilę temu dał mi tą wskazówkę już. Akademia Wojskowa. Uszanuj nakaz całkowitej ciszy, aby pomóc kadentom w koncentracji. Oki. 200 tysięcy hipów poszło. Rok odkładania. Oki. Załatwię to po ograniu dzisiejszym. Jere. Najlepiej napisz mi o tym na Steamie. No nie mogę. Chyba, że po tym poziomie mi powiesz o tym. To pokażę. Mówiłem o nim dzisiaj. Ładny skinek. Dosłownie po tym levelu. To levele tutaj trwają... Fuck. Chwilę. Tu jest na kolejne pociski, ujeżdżanie. To ja cię przekonałem do kupienia tego jednak skina? Panie prosiak? No właśnie. Pilność by się przydało. Skończony wiatraczek jest fajny. No i kolejny jest, zdobyty klatek. No i chyba wszystko tutaj. No to ujeżdżajmy pocisk. Chodź. Cip, cip. Kuźwa. Zaraz to się nie skończy za dobrze. Już się nie skończyło. Iść, wiemy, że potrafisz, Sosian.
Li. Halo. O, już zrypałem. Albo nie? Nie pamiętam, którym się przyspieszało teraz. Kontrol? Panie. Pasją się przyspieszało. Za to. No dalej, teraz nie możesz się poddać. Wybraliśmy tą główną trasą, skoro tam nic nie było nowego. Zajebista w ogóle jest grafika Raypena, jak jeździ na tym, taki trochę sześcienna. A jego twarz jest. Kuźwa! No i się utopiłem. Do dzieła, Raymanie. No i dobra. Pasja, tak nie? Tak. Los świata zależy od ciebie. To już słyszałem od ciebie, Li. Wybuchłem rakietę. Niestety zostawili mi jednego lumka do zebrania. Kuźwa, musiałeś się odwrócić. Byłeś idealnie nastawiony na lecenie tam. Przyspieszmy, bo może będzie to potrzebne potem. Dobra. Full focus, przydałyby się healające. O, dziękuję, jak na zawołanie. Którym się schodziło? Tym. Nawet jak teraz nie ma tutaj muzyki, to chyba jeszcze jest dźwięk ptaków. O. Jednostka elitarna, centrum treningowe. Niebezpieczeństwo. Słychać, czy to będzie ten więzień, który jest pokazany co chwilę na loading screenach? Go pamiętam z samego bycia w grze. Nic specjalnie z nim konkretnego. Gdzie jest klatka? Chciałbym ci helpnąć, ale nie wiem, gdzie jesteś. A to do czego? No i chyba to nie miało tak wyglądać. Dobra, idźmy do góry, zobacz na początku, co będzie. Tutaj. Kurde, słychać coś tutaj. No nie wiem, czy to będzie dalej pójście, czy faktycznie gdzieś tutaj to się uderza. Bo nie mogę obrócić kamery. Dobra, zabijmy strażnika na początku. Podwójny sad? Albo nie fart? Dobra, gdzie jest ta klatka? Teraz tutaj widać wszystko. To się otworzyło? Tylko to chyba gdzieś tu będzie ten help. Helpek. Posyłać go tu. No, no niestety nie da się aż tak wysoko patrzeć w tej grze. Chyba, że na dole mam coś zrobić. Weźmy tą beczkę i pójdźmy nam na dół. Tu. Hmm.
A, beczka wyleciała z tego. Może niewidzialna droga tu jest? Niestety to nie jest niewidzialna droga. A to była chyba smoła. Żeby dwobrodem teraz gadała. Dobra, idźmy dalej w takim razie. I tak chyba już ominąłem jedno miejsce tutaj. Może będzie faktycznie dalej gdzieś, w co wątpię. Bo tu już nie słychać tej klatki. No niestety ominąłem klatkę. I tu coś wisi. O, sam jego dół. O, jest on! Clark! A więc to ty wykończyłeś coś tam. Tylko 20 piratów przeciwko tobie nie mieli żadnych szans. Witaj, koleś. Chcesz się zmierzyć na rękę? Hej, nie wyglądasz zbyt dobrze. Boli cię coś? Musiałem zjeść coś, co mi zaszkodziło. Tak. Aby poczuć się lepiej, potrzebuję trochę życiodajnego napoju. Jest ukryty w pobliżu wejścia do bagien przebudzenia. W miejscu nazywającym się jaskinią złych snów. O, to jest właśnie tam, gdzie on mówił, że muszę znaleźć nazwę tego. Nie zapomnij tej nazwy, gdyż inaczej strażnik cię nie przepuści. No, niestety. Jaskinia złych snów? Na pewno nie zapomnę. Trzymaj się, przyjdę na bagna i przyniosę eliksir. Tam pójdę. Dzięki, koleś. On będzie bardzo żywy, jak mu dam ten eliksir. Zapiszmy grę. Enter.